Ręce do oklasków, gardła do owacji, bo za moment pojawią się na ostatniej prostej. I to są zawodnicy, oczywiście członkowie elity, których tutaj mocno reklamowaliśmy, sporo o nich mówiliśmy. Oni byli gwiazdami na przykład czwartej konferencji prasowej poprzedzającej Orel Warsaw Marathon 2015. Dwaj koledzy, przyjaciele z Etiopii, czyli Leni Berkano, który legitymuje się rekordem życiowym 2:05:28. I Markus Genek, Etiopczyk, jego rekord życiowy to z kolei 2:04:54. Mówiliśmy, że to mają, to powinny być największe gwiazdy Orel Warsaw Marathon 2015. No i tych naszych prognozach widać, się nie pomyliliśmy. Przed nimi ostatnie, no już nawet nie kilometry, to już ostatnie metry. Za chwilę nam się pojawił tutaj na tej naszej długiej prostej. Szykujcie gardła, szykujcie dłonie do donośnego, głośnego dopingu. Tak jest, bo to już mniej niż 500 metrów pozostało im do zakończenia Orel Warsaw Maratonu. Narodowe święto biegania i najlepsi zawodnicy na dystansie 42 km i 195 metrów pojawią się na ostatniej prostej. Już jest samochód z zegarem, są pierwsi zawodnicy. Jest Lemi, kochani, chciałbym, żeby on was teraz usłyszał. Lemi jako pierwszy. Zobaczymy, czy tak też będzie na linii mety. Przypomnijmy, że mamy tylko żeby dla niego wyjątkowy rok, bo przed roku zresztą jest już bardzo niekawalny. Jeśli to duży ten sukces, bo to znaczy, że potem mocno ma to, to naprawdę trafił z mózgu dzięki wielki zasłużek. Kochani, tu może być jeszcze gorsze! Już świętowałem, już jest znajdowacie, już odbywałem swoje medale.